Znalazłem skrzynię. Wygląda na całą. Sprawdzę, co jest w środku. Szlakby to. Mam nadzieję, że ja tak nie skończę. Oczywiście, nic tu nie ma. Widziałeś to? Dwa zrzuty. Wylądowały niestety gdzie indziej, ale i tak jesteś niedaleko. Zgarnij je, zanim zrobi to ktoś inny. Thank you.
Dzięki za pomoc. Niewielu innych by się przejęło. Jade, ludzie Raisa mnie uprzedzili. Niech to szlak. Dobra, zostaw to już. Znajdź drugi zrzut. Kieruj się na dym z flary. Skrzynia powinna być w pobliżu. Pierdolenie mi oczy. Tak, nie bałem sprawę. No i co z tobą już skończyłem? Już prawie tam jestem, uda mi się.
Crane. Właśnie zbieram antyzynę ze zrzutu. Dobrze, Crane. Otwiera to nowy kierunek twoich działań. Czas przyjrzeć się Raisowi. Słuchaj uważnie. Jest bardzo prawdopodobne, że to Rais jest twoim celem. Jeśli więc znajdziesz zrzuconą paczkę z antyzyną, zniszcz ją. Co? Czemu? Wymusi to nawiązanie kontaktu z Raisem. Możesz do niego iść jako przedstawiciel Brekena. Ale od tego zależy życie cywilów. Wszyscy walczymy tutaj o coś większego. Pamiętaj o tym. Grzej, znalazłem zrzut. Nie ma w nim antyzyny. Nic? No żeż, kurwa mać! No nic, wracaj do nas. Ale uważaj, budzą się koszmary. Nie mogą cię zobaczyć. O cholera! Usłyszeli mnie! Co mówi zombie do swojej zarażonej żony? Nie wiem i nie... No spadnij! Dotarłem do wieży w jednym kawałku. Teraz wiem, co czuł Brecken po całonocnym bieganiu. To nie są przelewki. Muszę mu powiedzieć, że nie udało mi się wrócić z antyzyną. Czuję się okropnie, kłamiąc im wszystkim, ale Gere ma rację. Są wyższe priorytety. Alfie cię szuka. Jest w warsztacie na dole. Gratulacje! Przetrwałeś noc. Szkoda, że nie udało się z twoją misją. Daj spokój. Potrzebujemy antyzyny. No wiem, ale kupować od Raisa? Chyba żartuję. Na litość boską ja pójdę. Nie boję się. Absolutnie nie. Gadaliśmy już na ten temat. Nic nie ustaliliśmy. Ty zadecydowałeś. Ja pójdę.
Zwariowałeś? Cóż, ten cały Raiz nigdy mnie nie spotkał. Mam czyste konto, prawda? Ludzie, dajcie mi Crane'owi minutkę, co? Na pewno się na to piszesz? Ktoś musi, prawda? Wielkiego wyboru nie mamy. Placówka Raisa jest tu. Ty obadaj, ile nas by to kosztowało i wracaj mi tu żywy. Brecken wpadł w taką desperację, że jest gotów układać się z samym diabłem, Raisem. A ponieważ mam ustalić, czy to właśnie Rais nie ukradł przypadkiem tajnego dokumentu GRE, zgłoszę się na ochotnika. Ty jesteś Alfie? To ja. Elektryka, konserwacja budynku. Dzięki mnie jakoś się to kręci. Mimo, że wpadłeś, miałem po ciebie dzwonić. W czym problem? Cóż, mam dwie wiadomości. Dobra jest taka, że przywróciłeś światło w całym kotle. To fakt. Zła, że przez to było zwarcie sieci koło estakady. Ciemno tam teraz jak w dupie. I ktoś musi włączyć z powrotem prąd, tak? Są dwie podstacje. Włącz obie, pstryk, pstryk. Kolejność nie ma znaczenia. Potem włącz główny bezpiecznik w głównej rozdzielni i będzie świecić jak choinka w święta. Chyba dam radę. Jasne, że dasz radę. Każdy biegacz by dał. Ale jest haczyk. Wyłączone światło utworzyło ciemną plamę dla przemieńców. Roi się od nich po zachodzie słońca. Więc skonstruowałem pułapkę. Jest na miejscu, gotowa do użycia. Jeśli zdołasz tam dojść i włączyć prąd po zmroku, możemy usmażyć sporo tych dziwolągów za jednym zamachem. Po zmroku? To nie będzie łatwe. Pewnie. Dlatego nikt się nie zgłosił do tej roboty. Ale myślę, że ty jesteś trochę od nich odważniejszy. Przynajmniej takie mam wrażenie. Jestem pełen dobrych chęci. Kurczę, chcesz pomagać, co? Ale musisz być twardzielem, albo długo nie pożyjesz. Te zrzuty. Raiz i tak zabiera z nich wszystko. Gdy tylko skrzynia dotknie ziemi. Crane, czy mnie słyszysz? Jade?
Słyszę cię, coś nie tak? Nie, tylko... Posłuchaj, Crane. To, co robisz, wymaga nie lada odwagi. Wiem, że zdecydowałeś się na to, żeby spłacić dług, bo Amir zginął, ratując ci życie. Zdecydowałem się na to, bo nie ma innego wyjścia. Jak nie dostaniemy antyzyny od Raisa, ludzie zaczną umierać, prawda? Poznałam Amira tuż po wybuchu zarazy. Nie znaliśmy się długo, ale... To był najlepszy i najszlachetniejszy facet, jakiego znałam. Chciałam tylko ci powiedzieć, że nie winię cię za to. Amir wiedział, jakie jest ryzyko. Aha, Crane, naprawdę doceniam, co dla nas robisz. Ja... Jade, słuchaj. Pogadamy, jak wrócę z antyzyną, dobra? Dobrze. Postaraj się wrócić w jednym kawałku. Cześć. Czego szukasz? Czegoś, czego mógłbym użyć jako opaskę uciskową. Jak Raiz opanuje to miejsce, będziemy potrzebować ich w cholerę. Bo oni są specami od tego. Znaczy, od amputacji. Raisa wielce to bawi. Jesteś ciekaw, skąd wiem? Ten pojebaniec trzymał mnie w klatce przez 3 tygodnie. No, oglądałem się. Czasem to wyglądało tak. Raiz eksperymentował. Badał, co się najlepiej sprawdza. Maceta, siekiera, strzelba. Ach, kurde. Kiedyś urznął jakiemuś facetowi nogę w kolanie i kazał Tahirowi mierzyć czas do wykrwawienia na śmierć. To rozsądna strategia. Jak zabijesz wroga, to cóż, masz jednego wroga mniej. Ale jak zrobisz wrogowi krzywdę, no to eliminujesz z walki jednego rannego plus co najmniej 2 innych ludzi, którzy muszą się nim zająć. 3 za 1. Promocja. Więc chyba sadyzm ma pewną wartość. W odpowiednich okolicznościach. Rany, na imprezach musisz być dużą towarzystwa. Jestem w podstacji. Znajdź tablicę i włącz przełącznik. To zrestartuje system. Zrobione. Dobra. Teraz zrób to samo w drugiej podstacji.
Dobra, Alfie. Dwie z głowy. Została jedna. Jestem w rozdzielni. Musisz znaleźć główną tablicę. Jest w którymś budynku.